Martin Kaczmarski i Bartłomiej Boba walczą o miejsce na podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w cross country. W czwartym swoim występie w tym sezonie wrocławianie rywalizować będą w Szczecinie w zawodach Baja Poland. To największa impreza samochodowa w tym roku w Polsce. Tegoroczny rajd zostanie rozegrany w formule 4-dniowej na terenie Szczecina i Drawska Pomorskiego. Najdłuższy odcinek specjalny ma aż 240 km. Kierowca teamu KRD ostro trenuje przed kolejnym punktowanym startem. Martin Kaczmarski po raz kolejny skorzystał z pomocy i doświadczenia najlepszego polskiego rajdowca Krzysztofa Hołowczyca, z którym ćwiczył przez 3 dni w okolicach Olsztyna. Kilkanaście godzin w samochodach rajdowych uzupełniły zajęcia wydolnościowe i siłowe oraz przerywnik w postaci ścigania się na skuterach wodnych. Dziś Martin Kaczmarski rozpoczął treningi na Dolnym Śląsku. Dobre przygotowanie samochodu to za mało, aby zapewnić sobie wysokie miejsce w klasyfikacji Baja Poland. Równie ważna jest nienaganna technika i moja forma fizyczna. Dzięki treningom na szutrze nabrałem prędkości. Takie ćwiczenia to także trening koncentracji, którą muszę zachować często przez wiele godzin. To porządne przetarcie przed startem w Baja Poland, dodaje kierowca KRD Team. W zawodach Pucharu Świata w Szczecinie wrocławianin będzie rywalizować z tak znanymi zawodnikami jak Jean-Louis Schlesse, Boris Gadasin, a także ze swoim nauczycielem Krzysztofem Hołowczycem. Ostatnim przetarciem przed zawodami Baja Poland będzie dla Martina Kaczmarskiego start w Pleszewie, gdzie w najbliższy weekend odbędą się zawody WRC. Widowiskowej jazdy nie powinno zabraknąć, zwłaszcza w niedzielę. Na szutrowym odcinku odbędzie się niesamowite show połączone z uwielbianymi przez kibiców dużymi hopami. Aktorami widowiska będą zawodnicy w autach terenowych, nakładach oraz motocyklach.